Leżysz ze Starą na plaży w Stegnie? Nie możesz już wytrzymać? Wakacje trwają w najlepsze, ale wiesz, że zaraz startują najlepsze ligi świata. Z kodem Mareczek otwórz konto na Betfair, wpłać 30 zyla i zgarnij 60 we freebecie. Postaw, że Lech spadnie z ligi. Ciułaj jak Mareczek. Marek, co robisz? No to co prezes kazał, wieszam portret prezesa na korytarzu. Rudiego zdjąłeś? Już dawno. Bardzo dobrze. Oglądałeś? Co? Pytam, czy oglądałeś naszych puchara? Oglądałem Dno Futbolu na kanale NGNW. No to w sumie to samo. Ale polska piłka nożna wstaje z kolan. Marek, polska piłka nożna wstaje z kolan. Ociera usta, myje zęby i znów na kolana. Aha. Ale mam pomysł, jak to wszystko naprawić. Jaki? Genialny. Wiadomo. Wystarczy, że wprowadzimy... To nie jest ta Hiszpania. To on tam ma mroce? Coś o Hiszpanii. Biedny Jurek. Została trauma i tak go trzyma do dziś. Jaka trauma? Po Korei. Po Korei? Co ma Korea wspólnego z Hiszpanią? Bardzo... indywidualnie, ci piłkarze. Mówię ci, ten nowy żel jest najlepszy. Poka, smarujesz, a one stoją cały mecz. Aha. Koreańczycy występują coś te lata w Mistrzostwach Świata. Nie wygrali ani jednego meczu. Oni umierają, żeby... Kupię nowe auto. Jakie? Chryslera 300C. O, fajny. No, nieźle jeździ. Szybki? Szybki. Ale ty to raczej spokojnie jeździsz. Spokojnie. Bardzo opanowany jesteś. Opanowany. Do Łodzi pojedź kiedyś. Koreańczycy? Wiesz co, ja nie wiem, czy ja z tym Liverpoolem coś wygram. Na pewno. Marzy mi się Liga Mistrzów. Uważaj tylko na głupio wpuszczone bramki. To znaczy? No nie wiem, między nogami. Korea. Masz żubkę pomidorową z naklejką Karwana? Nie, ale mam cebulową z tobą. Super, ja mam szklankę z Iwanem. Szkoda, że nie wzięli Tomka. Szkoda, świetnie polewał. Korea. Stanowią monolit. Jurek, co ty chcesz? Korea. Będziemy grać ćwierćfinale z Hiszpanią, to pogadamy. Hiszpania. No i się Jurek już po tym nie podniósł. Strasznie. Tak go zignorowali. No. Rozumiesz? Wystarczyło, że go posłuchają przed meczem. Wystarczyło, że nie będą zadufanymi, myślącymi tylko o sobie piłkarzykami. To smutne. Taki potencjał mieliśmy. I Murzyna. Czyli to ogólnie wina hajty? Co? No te komentarze o Hiszpanii. Tak, to wina hajty. A poniósł jakieś